Witam serdecznie Państwa z przychodni Medica w Warszawie. Mam przyjemność przedstawić Państwu Pana Ryszarda. Tutaj Pan Ryszard dotarł do mnie, ponieważ no wcześniej mnie znał z Torunia, tak? Był zadowolony z mojej terapii i jak trafił do mnie do Torunia, no to było wtedy takie rozpoznanie, porażenie czterokończynowe, tak? Dokładnie, porażenie czterokończynowe. Z tego czterokończynowego porażenia mózgowego po operacji kręgosłupa tutaj w Warszawie Pan Ryszard uzyskał, można powiedzieć, takie zielone światełko, taki cień nadziei, że wróci do pełnej sprawności. Jak był tutaj w przychodni 2 tygodnie temu, to ledwo co chodził, był zupełnie w takim dramatycznym stanie. Dzisiaj chodzi ciut lepiej, ale dzisiaj chcę Wam pokazać sam sukces w terapii czy w rehabilitacji prawego barku, dokładnie prawej ręki. Panie Ryszardzie, proszę pokazać, jak było 2 tygodnie temu ta prawa ręka, jak się ona ruszała samodzielnie, tak? Gdzieś tam dokładnie, to był nie taki ruch, tak? Prawą ręką, tak? To dalej nie było szans, dalej to był taki ruch, tak? W tej chwili, po 2 tygodniach tutaj konsultacji ze mną, terapii i tak dalej, Pan Ryszard jest w stanie tu prawą ręką zrobić no dużo więcej, pokażę Pan, proszę zobaczyć. Nawet jest w stanie podrapać się po szyi, tak? Proszę zobaczyć. To jest niesamowite widzieć, jak pacjent wraca do zdrowia. To są malutkie takie mikrosukcesy, to jest bardzo fajnie. Co Pan Ryszard by powiedział? Panu Januszu, nadzieję, Pan Janusz jest specjalistą od spraw niemożliwych. Jeżeli masz podobny problem, napisz o tym w komentarzu. Jeżeli chcesz po więcej, zapraszam na kolejny film.